kochani! Witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie przegląd lumpeksów. Słuchajcie, byłam w kilku lumpeksach, w których jeszcze z Wami nigdy nie byłam. Mianowicie było to właściwie dwa lumpeksy, ale jednej firmy na rynku w Wieliczce oraz w kilku lumpeksach w całym centrum Krakowa, takich mniejszych lumpeksach. To nie są już takie sieci, chociaż w zasadzie jeden lumpeks to była sieć, zupełnie przypadkowo tam trafiłam i była to Biga na Starym Kleparzu w Krakowie. Także zobaczycie kilka sklepów, jak tam robię zakupy, co tam jest, jakie są mniej więcej ceny i co mi się udało kupić. Oczywiście zobaczycie za chwilę też haul lumpeksowy, czyli mierzymy z rzeczami, które kupiłam. Zapraszam serdecznie na ciąg dalszy. A i oczywiście, prawie zapomniałam. Bardzo Was proszę też o polubienia i o zasubskrybowanie kanału z dzwoneczkiem najlepiej, żebyście dostawali wiadomości o kolejnych filmach, a będzie ich sporo. Niedługo wybieram się również do Paryża na taką modowo-turystyczną podróż. Zrobię Wam relacje, także zapraszam na ciąg dalszy i na kolejne filmy. Jest duża ulewa na zewnątrz, więc z góry przepraszam za to, że słychać trochę dudnienie tych kropli deszczu. No ale na to nie mamy wpływu. Kochani, lecimy do relacji z second handów. Zobaczcie, gdzie byłam, co widziałam i lecimy potem do Mierzymy. Cześć kochani, jestem w Wieliczce. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam sklepy, do których dość często chodzę. M&M Textile. O, tam jest nazwa. Zobaczycie zaraz ją z przodu. No i wybieram się, ja tutaj zawsze chodzę, prawie zawsze w poniedziałki, niekoniecznie na 8 rano, jak to jest otwarte, bo powiem Wam szczerze, że jest to dość wcześnie dla mnie. I oprócz tego sklepu typowego second handu tu jest jeszcze tam na rogu, co zaraz zobaczycie, sklep taki z rzeczami do domu i rzeczami motocyklowymi. Także też jest to popularny sklep, bo dużo osób właśnie, które interesuje się motocyklami i ich rzeczami tam chodzi. Są bardzo fajne rzeczy, jest bardzo duży wybór. To zaraz zobaczycie. Zaczniemy od tamtego właśnie sklepu, a później Wam pokażę ten sklepik, który jest tutaj. Tutaj jest normalna odzież używana, obuwie, torebki i tak dalej. Pokażę Wam oczywiście przebitki, no i tam co przymierzam w przymierzalni, bo też sobie coś wybrałam. No i czekam na Wasze rady oczywiście. Idziemy do sklepu. Tutaj widzicie sklep na zewnątrz, tam dużo zawsze rzeczy jest wywieszonych po prostu tak na wierzchu, prezentacja tego, co jest w sklepie. Nawet jak jest deszcz, tam są rzeczy na wierzchu, także łatwo znajdziecie ten lumpeks właśnie po tej wystawce, to jest na rogu rynku górnego, a tutaj pokazuję Wam rzeczy, które właśnie są związane z motocyklami, tam jest naprawdę bardzo dużo tych rzeczy, w środku jest tak jeszcze z 10-15 razy tyle, co tutaj widzicie. Widzicie kaski, też rowerowe, też do konnej jazdy są rzeczy. Tutaj mamy koce i takie różne rzeczy, narzuty, kołdry, przeróżne poduchy, dywany. Wszystko tam w zasadzie jest. No może nie dywany, tylko takie chodniczki bardziej. Ubrania robocze, tak jak widzicie, bryczesy do jazdy konnej. Jest tego naprawdę duży wybór. Możecie spokojnie na każdy rozmiar w zasadzie kupić spodnie do jazdy konnej. Są tam też właśnie, tak jak mówiłam, bibeloty i rzeczy do domu. Nawet jak widzicie, tu jest bardzo stary zegar. Nie wiem konkretnie, z jakiego czasu jest ten zegar, ale wygląda na taki XIX lub nawet może XVIII-wieczny zegar. Bardzo stary, jest bardzo piękny. Nie wiem tylko, czy działa. No i zawsze tutaj mamy dużo porcelany i różnych ciekawych rzeczy. Porcelanowe lalki, naczynia, figurki przeróżne i też bardzo często w tym lumpeksie możecie znaleźć rzeczy takie okolicznościowe, na przykład dużo dekoracji i rzeczy na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, na różne święta, nawet słuchajcie, na takie Halloween są gadżety. Tutaj widzicie właśnie te różne figurki, o, tu była nawet figurka z Mistrzostw w Katarze, bardzo ciekawa. Ręcznie chyba robiona właśnie w Katarze, z tego co widziałam. Widzicie już tutaj te kurtki skórzane wszystkie. O, mamy też naczynia, urządzenia elektryczne sprowadzone właśnie z Niemiec, prawdopodobnie myślę, że z Holandii też, z Anglii, bo wtyczki też angielskie widziałam tam. serwetki haftowane, naprawdę fajne rzeczy. Jeżeli interesują Was takie rzeczy do domu, jesteście z okolicy, to możecie tam spokojnie sobie wpaść i pogrzebać. Ręczniki, pościel, poszewki, koszyczki i wszelkie, jak to się mówi, duperelki. O, ciąg dalszy motocykli. Także jeżeli ktoś z Was jest fanem motocykli, to tutaj macie taką Mekkę motocyklistów. Też zabawki. O, też zabawki dla dzieci. Słuchajcie, ja też bardzo często szukałam tam ubranek dla Barbie na przykład. Jak jest dostawa, to nieraz się zdarza, że są jakieś fajne rzeczy. Nawet kupiłam tam dwie lalki Barbie vintage, takie z lat 80., 90. Także naprawdę jest co oglądać, słuchajcie. Tutaj też dużo fajnej i nawet takiej wartościowej porcelany można znaleźć. Nawet całe komplety są. Ja Wam tu pokazuję figurki ręcznie rzeźbione, takie z różnych stron świata. Tutaj jest prawdopodobnie hebanowa z Kenii albo z jakiegoś innego kraju afrykańskiego figurka. Tutaj będzie też chyba jakaś lalka taka z Gwatemali albo z innego kraju. To jest akurat afrykańska, ale też jest tam jakieś takie, o, coś Meksyk właśnie z tamtego rejonu. Peru może być to też. Aż tak szczegółowo nie znam strojów z tamtego rejonu, żeby rozróżnić te kraje. Ja tam często właśnie wyszukuję też tą niebieską porcelanę dla siebie. Tu jest przepiękna rzeźba. Może jeszcze uda mi się kupić taki żuraw rzeźbiony. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione. Żuraw jest wyrzeźbiony w kawałku takiej huby chyba, bo z tyłu, niestety odwróciłam to, z tyłu były takie naturalne nierówności z tyłu tej rzeźby. No, koszyczki właśnie, tak jak mówię, i różne fajne rzeczy. Tutaj mamy ten drugi sklepik tej samej firmy i tutaj właśnie to jest ten sklepik z ciuchami, butami, torebeczkami, rajstopkami, biżuterią i tak dalej, i tak dalej. Jestem już w środku sklepu. I tutaj zobaczcie, jak sobie oglądam jakieś ciuszki. Tutaj widzicie różne działy tego sklepu. Tutaj mamy spódnice i żakiety, na przykład tam są przymierzalnie, w boksach są na przykład jakieś leginsy i tak dalej. Tutaj mamy bluzy i kurteczki, spodnie sportowe. W tej kolejnej części znowuż mamy kostiumy, jakieś kurtki. Tutaj mierzę już, buty, słuchajcie. Tu będą buty, które bardzo fajne trapery, nowe, z metkami, także zobaczycie je w dalszej części programu, jak to było w telewizji, za chwilę dalszy ciąg programu. A na razie oglądamy, jak mierzę buty. Fajne, naprawdę super trapery, słuchajcie, za 1/4 ceny sklepowej, nowiutkie. Param! I teraz mierzę kolejną rzecz, którą jest naturalny kożuszek w ślicznym kolorze. Naprawdę zakochałam się w tym szarym, jasnym szarym kolorze i jest taki lekki, cieplutki. To jest naturalna skóra, więc naprawdę niedrogo go kupiłam, bo tego typu rzeczy, na przykład futra, potrafią kosztować nawet blisko 1000 zł w tym sklepie i zresztą też w wielu innych lumpeksach, jak teraz się okazuje. Niedługo też będę miała dla Was piękne, naturalne futra, wyprzedaż i wcale nie po takich cenach, bo ja uważam, że to jest bez sensu sprzedawać je w takich cenach, żeby były dostępne po prostu dla wszystkich. A tutaj macie spodnie, dział spodni, a tam rzadko akurat znajduję fajne spodnie, ale szybciej już sukienki, czasem jakieś sweterki. Najczęściej w tej części sklepu kupuję rajstopy, bo często mają zapakowane rajstopy, fajne torebki, buty. No tak jak Zresztą widzieliście, zdarza mi się właśnie kupować też tam płaszczyki, całkiem niezłe rzeczy potrafią tam mieć na nowym towarze. Tutaj widzicie akurat wystawę butów, o, no ale zobaczcie sami cenę, 320 zł za nowe Timberlandy. Oczywiście to jest taniej niż w sklepie, no ale mimo wszystko to jest praktycznie cena sklepowa, na wyprzedaży możecie nawet czasem taniej upolować. A tutaj były w ogóle ludowe buty, jakieś takie eskimoskie albo indiańskie, bardzo ciekawe naprawdę. Też mi się udawało tam nieraz kupić fajne buty dla Wiktora, bo miewali naprawdę ciekawe trampki, jakieś takie markowe buty. Tylko że te buty wtedy są też w dosyć drogich cenach, co najmniej po jakieś 50 zł i więcej. Cześć kochani, jestem pod Textile House na Krowoderskiej w Krakowie. No i będziemy patrzeć, co jest na nowej kolekcji jesiennej. 2 października była dostawa, ale no ja tutaj nie bywam za często, więc zobaczymy, co nadal zostało z nowej dostawy. Wchodzimy. Zaraz będziemy w środku i zobaczycie, jak tam to wygląda. To jest bardzo taki czysty, elegancki sklep, trochę taki butikowy właśnie, może troszkę bardziej jak nasz butik, tylko duży, bardzo duży nawet. To jest zresztą duża firma, więc stać ich na miejscówkę na Krowoderskiej o dużym metrażu. Tutaj widzicie właśnie lokalizację, to jest od strony alei. No i wchodzimy do środeczka, tam jakaś wyprzedaż była, nieduża, ale zawsze coś. Tutaj mamy dział swetrów i najpierw idę w lewo i tutaj mamy spodnie, rzeczy męskie, część swetrów, część też wyprzedaży, bo tutaj jest to podzielone na taką część z nowszym towarem i taką troszkę wyprzedażową właśnie po tej lewej stronie. Tutaj widzicie, że są na przykład 30% i przecenione w większym stopniu też rzeczy letnie. A tutaj oglądam już właśnie takie nowsze rzeczy, zimowe bardziej, spódnice, całkiem fajne tam mają jakości spódnice, można sobie coś wybrać, aczkolwiek oczywiście też jest dużo takich typowych rzeczy, zwykłych takich, powiedzmy sobie szczerze. Ja tam lubię oglądać właśnie raczej płaszcze i swetry, bo zawsze są jakieś ciekawe egzemplarze, jak tu widzicie dużo kolorów, dużo różnych takich, bardzo różnych rzeczy właśnie i trochę vintage i trochę takich bardziej artystycznych. Nie jest to taka typowa sieciówka, gdzie są same sieciówkowe rzeczy, że tak głupio to ujmę. Tu były na przykład całkiem fajne, jakościowe buciki nowe, skórzane. No i te buty też są w rozsądnych cenach. Nie są bardzo tanie, ale nie jest to jakieś drogie. Tutaj przepiękny sweter płaszczowy, który zobaczycie później. No i jakieś tam właśnie płaszczyki, kurteczki. To zawsze mają jakieś ciekawe tam rzeczy. Tu była całkiem fajna kurtka, płaszczyk. Ciekawe wzory, jakieś takie ludowe. A tutaj zobaczycie, jak mierzę, właściwie to nie mierzę, tylko przykładam do siebie sukienkę z wiskozy i jedwabiu, bardzo fajną, ale jednak nie wzięłam jej. Wiecie co, też nie jest to sezon na takie sukienki i zdecydowałam nie brać. Tutaj piękny sweter płaszczowy, który Wam przymierzę w części holowej już później, do jakiejś sensownej stylówki. Fajna kurtka, ale przy tej cenie jednak zdecydowałam się zrezygnować z tej kurtki, mimo że naprawdę była całkiem spoko i niezłej firmy. Bardzo ładny miała ten wzór kraty. Jak ktoś jest zainteresowany, to prawdopodobnie jeszcze tam jest. Tu była też ciekawa kurteczka taka z wełny. Trochę, teraz będzie lepiej widać. Dosyć mały rozmiar, ale w bardzo ładnych kolorach. Pogoda dzisiaj jest nie za ciekawa. Kropi, jest zimno. Nie wzięłam parasolki, więc widzicie, jest improwizowany kaptur, ale przynajmniej jest mi ciepło. Idę teraz na ulicę Długą. W Textile House kupiłam tylko jedną rzecz, ale za to super, zobaczcie, co wymierzymy. Jest no rewelacyjna po prostu, moim zdaniem. Idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj jestem na ulicy Długiej, w takim miejscu pięknym. To jest Spędzików wejście. I tu jest taki lumpeks. Stareńki, już byłam tu kiedyś dawno. No zobaczymy, czy coś tu idzie znaleźć fajnego. Tutaj pokazuję Wam wnętrze sklepu. Tam rzeczy były wycenione, było też trochę takich rzeczy ogólnie wycenionych, że tam po ileś za sztukę. No i na pewno tam na nowym towarze jest co oglądać, jak zależy czego byście szukali. Nawet niektóre rzeczy były takie dość ciekawe, ale nie było to, czego szukałam. No i nie było to, tak widać, że super jakiś nowy, dopiero co przywieziony towar, więc troszkę rzeczy chyba było już przebranych. Pokazuję Wam tam 2 rzeczy, które mi tak się spodobały. Nie kupiłam ich, ale bardzo w fajnym kolorze płaszczyk w rozmiarze M i czapka z futra, a góra była z wełny zrobiona. No i doszłam na Kleparz. Jesteśmy w samym centrum Krakowa, a tutaj jest Biga. Tuż przy wejściu właściwie właśnie na stary Kleparz. No i będę szukać czegoś, jakaś tam drobna wyprzedaż jest, widzę, ale drobna, 20%. Bigę większość z Was zna, więc tu nie będę się nad tym sklepem rozwodzić. Ceny pewnie też są Wam znane. No, jak na dzisiejsze czasy ceny są takie normalne, jak na lumpeksy oczywiście. Są tam bardzo różne rzeczy, jest oczywiście jak zwykle dużo rzeczy z sieciówek, to już zawsze mówiłam, bo z tych sklepów Biga to jest u nas dużo. Tutaj znalazłam dość fajny płaszczyk z tweedu, naprawdę ładnym kolorze, fajnym kroju, ale wiecie, no ja takich rzeczy tego typu akurat nie szukałam, nie zamierzałam też tego dźwigać przez całe miasto, takich cięższych, większych rzeczy, więc porzuciłam ten temat. Natomiast tutaj jest jeszcze dział z książkami, jakieś zabawki, przebrania. Za chwilę też zobaczycie, jak mierzę całkiem, znaczy właściwie oglądam rzeczy. Tutaj była vintage spódnica bardzo, bardzo ładnej skóry, kosztowała ponad 60 zł, ale naprawdę ładna, mięciusieńka spódnica z takim połyskiem. Myślę, że to był rozmiar 36 mniej więcej. Była też ciekawa narzutka, z którą zobaczycie w części Zmierzymy. Ręcznie robiona, nowa z metkami, narzutka z bawełny, właściwie coś w rodzaju takiego żakieciku, narzutki. Naprawdę fajna rzecz i powiem Wam, że tą rzecz skusiłam się wziąć, bo lubię takie oryginalne rzeczy. Wracam już, słuchajcie, do auta. Przeszłam się 2 godzinki po mieście. Coś zobaczyłam. Taki dzisiaj pomieszany będzie ten program, ale trochę nowych sklepów, w których jeszcze nigdy nie byłam z Wami, więc zobaczymy. Jeszcze tutaj mam jeden sklep po drodze, więc coś Wam pokażę, bo akurat jest na trasie. Także ostatni teraz rzut i się będziemy żegnać. Ulica Krótka. I tu jestem w środku, jest dział z butami, tak, tutaj zawsze jest dużo butów w tego typu sklepach. To jest też jakaś sieć, tylko szczerze powiem Wam, że nie pamiętam nazwy tej sieci, ale to jest kilka sklepów takich w Krakowie i tam czasami kupowałam fajne buty, a tym razem nic tam specjalnie jakiegoś bardzo ciekawego nie było. No, te były nawet całkiem spoko buciki, ale nie byłam też na kupnie takich butów już bardziej cienkich. No i tak widzicie, oglądam jakieś koszule, oglądam różne tam płaszcze, marynarki za chwilę, bo tutaj widzimy takie, to chyba było, słuchajcie, ze sztucznego jedwabiu, w sensie nie poliestrowego, tylko z jedwabiu wiskozowego, ta koszula, całkiem fajny wzór miała. No i oglądam różne rzeczy, ale tak dosyć pobieżnie, bo już byłam trochę zmęczona, już naprawdę ta wycieczka po lumpeksach była dość wyczerpująca, już nie mówiąc o pogodzie, która mnie też zmęczyła, ale grzebanie kilka godzin w różnych lumpeksach jest wyczerpujące, no bo wiecie, jednak ręce się męczą, tutaj trzeba trzymać kamerę, tutaj coś oglądać jednocześnie, nie jest to takie proste. Tu był dość fajny płaszczyk, w każdym razie zaraz zobaczycie tam ciąg dalszy, właśnie jakieś kurtki, płaszcze. Będę Wam jeszcze tak na szybko pokazywać działy. Tutaj sweterki oglądałam, bluzki, to akurat też był sweterek, ale generalnie dział z bluzkami, nawet taki dosyć spory. Trochę rzeczy vintage, tutaj było taki na przykład, co prawda niestety z poliestru, więc nie wzięłam, ale bardzo ciekawy vintage komplet lat 60. No widzicie, chciałam już iść, już stwierdziłam, że koniec, to już ostatnia rzecz, ale znalazłam jeszcze taki sklepik. Jestem nadal na ulicy Filipa, na tej samej. Jest z bibelotami sklepik. Jest nowy towar, no to zobaczymy, czemu nie, jak już tu jestem, nie będę tu przecież przechodzić co chwilę, więc zawsze warto zobaczyć, co w takim miejscu może być. ciekawa jestem, czy byliście już w tych second handach. Ja w niektórych z nich byłam, w niektórych nie. Szczerze Wam powiem, że na przykład w tych ostatnich dwóch lumpeksach, nie ostatnich, tylko w ostatnim i w tej Bidze na Kleparzu jeszcze nigdy nie byłam, to był mój pierwszy raz. No a resztę jeszcze Wam nie pokazywałam, więc myślę, że zawsze fajnie zacząć coś nowego. Słuchajcie, nie kupiłam dużo rzeczy, bo naprawdę kupiłam, zaraz Wam powiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy w sumie wszystkich, więc niewiele, jak na taki duży wypad, na taką dużą wycieczkę, ale też nie nastawiałam się na kupowanie ilościowo rzeczy, bo byłam na piechotę i głównie chciałam Wam pokazać te lumpeksy po prostu. No ale jednak coś kupiłam, więc zobaczmy. Słuchajcie, najpierw Wam pokażę tą bluzkę, którą mam na sobie. Kupiłam ją na wagę w ogóle i to było w tym przedostatnim second handzie. I naprawdę jest to bardzo fajna bluzka. W dotyku jest jak jedwab, ale wiecie co, to jest jedwab wiskozowy na 100%. Nie ma metki, bo wycięto. Jest to H&M. Bardzo urocza bluzka w pięknym kolorze. Ona jest trochę za duża na mnie. Myślę, że to jest spokojnie M-ka albo L-ka, bo jak widzicie, ona ma dosyć tutaj duży luz u mnie w ramionach, no ale chciałam Wam pokazać ją w godnej stylizacji, no taka stylówka, powiedzmy trochę odświętna, można powiedzieć, z jedwabną spódnicą. W każdym razie bluzka jest bardzo ładna, ma bardzo ładne te detale i naprawdę materiał, ten wiskozowy jedwab jest bardzo przyjemny w dotyku, no i będzie oddychający, bo to wiskoza. Na pewno nie jest to poliester, bo to ma zupełnie inny dotyk niż poliester. I od razu czuć, że to jest wiskoza, ona się w taki specyficzny sposób leje, nie jest taka lekka i taka niemiła w dotyku jak poliester, jak poliestrowy materiał, tylko jest taka przyjemna właśnie i taka lekko ciężkawa, właśnie to ma do siebie też wiskoza. Także tak to wygląda, zobaczcie stylówkę, wydaje mi się, że spoko, że jest fajna, że naprawdę ma bardzo dużo uroku no i będzie fajnym nabytkiem też do sklepiku. Bardzo mi się podoba kolor, ale jednak mam poczucie, że ta bluzka jest po prostu na mnie za szeroka, więc będzie po prostu dla innych. Niestety, tak nieraz bywa. Ok, słuchajcie, druga bluzka. Kupiłam fajną koszulę, naprawdę bardzo fajną koszulę w rozmiarze L, więc też nie będzie na mnie, w kolorze takiego starego pudrowego różu. Piękna koszula, w każdym razie całkiem spoko jest, nieźle uszyta i to jest, już Wam powiem, 100% bawełna, bardzo fajnie ma oblekane guziczki, ma bardzo fajny materiał. Jest teraz ten typ materiału, jest też bardzo, bardzo też modny i naprawdę sobie go cenią, jest drogi i się fajne, bo to się nie minie, można to na przykład gdzieś zabrać nawet do bagażu i w ogóle nie będzie problemu, bo tego w zasadzie nie trzeba prasować po wypraniu. Super fajna rzecz, bardzo mi się spodobał kolor tej bluzeczki. Słuchajcie, kolejna rzecz to będzie żakiet. Tym razem idę w kierunku najbardziej takich rzeczy ciężkich na koniec. Bardzo fajny bawełniany żakiet, nowy, z metkami, zobaczcie. Kupiony, ten wiem, że jest kupiony w Bidze, bo tam kupiłam tylko tą jedną rzecz, ale za to naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Bardzo ładnie uszyty żakiet, zobaczcie jakie to ma ciekawe, fajnie, wszystko to jest poszywane, każdy kawałek jest oddzielnie, to nie jest taki materiał, tylko to są paski z szywanych materiałów. Zobaczcie jak ładnie, misternie wykonana rzecz, ktoś to ręcznie wykańczał na 100%, zresztą zobaczcie, tutaj widać nawet to na tych elementach, że to jest zszywane ręcznie. Mam nadzieję, że to damy radę zobaczyć. O, są tutaj takie, jak się szyje ręcznie, takie niteczki naokoło. W każdym razie, piękna rzecz, taka rękodzielnicza, będzie fajną taką kurteczką na przykład na wiosnę, albo może to być w charakterze takiego sweterka po prostu, czyli na przykład mamy szarą sukienkę lub spodnie i na przykład z krótszym rękawem i na to mamy taką fajną bawełnianą narzutkę z naturalnego materiału. Ona ma w ogóle dwie warstwy, w środku jest taka bordowa, więc ona będzie naprawdę spoko ciepła. Jak ktoś nie lubi wełen i takich ciepłych rzeczy, to na przykład taka narzutka to jest super, super rzecz. To jest S-ka akurat, więc myślę, że ona na S-kę, M-kę nie bardziej, bo co prawda jest niezapinana, ale tutaj jakby ramiona i jakby wąskość wejścia rękawów będzie największą przeszkodą. Zobaczcie, jak to wygląda. Przymierzę Wam to do innych też rzeczy, które tutaj już mam. Słuchajcie, kochani, idziemy dalej. Ten sweter to jest jedyny zakup, widzieliście to w przymierzalni, w Textile House, dobrze mówię? Tak, na ulicy Krowoderskiej, na rogu Krowoderskiej i Alei. Piękna rzecz, naprawdę piękna rzecz. Zobaczcie, to jest taki gruby kardigan, płaszcz, ale w takie cudowne jesienne wzory i patrzcie, jakie to jest grube, to jest niesamowite. Z tej strony to ma takie wzory, tak jakby ta część tych czerwonych nitek, które są po drugiej stronie. Jest dwustronne jakby, ale nie jest dwustronne, z drugiej strony. Ale mam dzisiaj głupie gadane. Słuchajcie, tak to wygląda właśnie z tyłu. Piękne, jakieś takie jarzębiny czy głogi. Nie wiem, co to miało przedstawiać, ale w każdym razie są to jakieś takie zimowo-jesienne rośliny jagodowe. Przepiękna rzecz, naprawdę bardzo na mnie wielkie wrażenie zrobiła. Spróbuję ją oczywiście Wam do czegoś przymierzyć. To jest oczywiście, że bawełna 100%, marka Dedoles. Chyba dobrze przeczytałam. Jest na metce napisane, co to jest. To jest XL, XXL. No widać, że to jest na mnie za duże. Słuchajcie, 55% bawełna to jest. Tak. No, czuć, że fajny dotyk to ma, no i to jest bardzo grube, więc naprawdę możecie to używać jako taki płaszcz, jeżeli oczywiście pogoda na to pozwala. Ewentualnie kardigan pod płaszcz, ale jest to przepiękna rzecz, moim zdaniem. Naprawdę zachwyciła mnie ta rzecz. Cudowne to jest. Lecimy dalej. No oczywiście jest to duży rozmiar, więc ja sobie tego nie zostawię, bo to by mi znowu zjeżdżało, ale wow, jestem mega pod wrażeniem, słuchajcie tego. Kolejna rzecz to torba skórzana. Torba skórzana jest cała ze skóry, natomiast tutaj z tego, co widzę, to spodnie części w niektórych miejscach są takie ze sztucznej skóry. Wierzch jest jakby w nienaruszonym stanie. Wiadomo, te takie elementy plastikowe sztucznej skóry mogą czasami pękać, ale na wierzchu mamy skórę, więc tutaj od wierzchu nam się nic nie stanie z tymi paseczkami. Zobaczcie, bardzo ładna, w fajnym formacie torba z takich skórzanych pasków w kolorze takiej klasycznej właśnie kasztanowej skóry. Długie paski, więc fajnie, bo na ramię na spokojnie można, patrzcie. Całkiem moim zdaniem ładna torebka, ciekawa torebka, vintage. Widać, że jest vintage, podszewka jest vintage. Ja tą torbę będę czyścić, taka typowo właśnie jak te dawniej torby były z rypsową podszewką. Będę tą torbę na pewno prać, więc jeszcze ona nie wygląda tak, jak powinna w 100% wyglądać później, ale będzie na pewno super zadbana i tada, bardzo ładna torebka. Ładny ma wzór. Słuchajcie, teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które kupiłam w Wieliczce. W tym pierwszym sklepie z ciuchami, który Wam pokazywałam na rynku w Wieliczce, M&S bodajże firma, drugi sklep, który widzieliście, to był ten taki motocyklowy i to jest ta sama marka, ta sama firma. Kupiłam naprawdę niedrogo, wyjątkowo niedrogo, bo najczęściej tam ceny za rzeczy skórzane i futrzane są wysokie. W sensie, no wiecie, no oczywiście, że są wysokie, no bo to są rzeczy, na których można po prostu zarobić, tak? To jest kożuch naturalny, taki w stylu włoskim, pięknym szarym kolorze, ja uwielbiam taki odcień szarego, no i naprawdę jest przesuperowy, bardzo prosty, taki żakietowy wręcz, z szarowym kołnierzem, więc tutaj trzeba mieć czy czapkę, czy jakiś dodatkowy szal, żeby się zapatulić, ale naprawdę piękny, nie ciężki wcale kożuch z szarego futerka, no i oczywiście pokażę Wam, jak wyglądam w nim i od razu też do niego przymierzę następną rzecz, która to są buty i te buty, powiem Wam, że są nowe, są ze skóry i w sumie szukałam takich traperek skórzanych, widzicie? Są one w takim teraz modnym stylu i są nowe w ogóle, Blue Grip marka i tutaj jest nawet cena 90 zł, nie, bez złotówki. Przepraszam, muszę to urwać. Bardzo, bardzo fajne buty i są dosyć zgrabne tutaj, zgrabnie tu uszyte, więc ja się bardzo cieszę. Oczywiście mają zamki, No i nie musiałam też wydać na nie, wiecie, 400 zł, tak jak na te moje kremowe trapery, które mam. Nie jestem może już aż tak zajarana tymi traperami, bo już jakiś czas są modne, ale na pewno się przydadzą. Grube podeszwy, wygodne do chodzenia, fajnie, naprawdę fajnie zrobione są te buty, zgrabne, także jestem mega też zadowolona, że mi się udało za w sumie niewielkie pieniądze kupić nowe buty. To jest marka Caprice, to na pewno znacie, pokażę Wam tu. Marka Caprice i jakościowe skórzane traperki, więc super, po prostu super. Mój rozmiar, oszczędziłam trochę kasy, więc jestem naprawdę tutaj zadowolona. W sumie jak widzicie zakupy niewielkie, ale za to jakościowe i to się liczy, słuchajcie, bo najważniejsza jest ta jakość materiałów, jakość wykonania, żeby człowiek z przyjemnością i z poczuciem takiego luksusu nosił te rzeczy, a nie, że kupimy dużo jakiegoś badziewia i za pół roku tego nie będziemy już chcieli, a nawet po jednym razie już w sumie stwierdzimy, że nie jest to aż takie rewelacyjne. I do tego Was zachęcam. Idźmy na jakość, a nie na ilość. No i oczywiście zdrowie jest też ważne, więc te naturalne materiały będę cały czas promować i będę Wam pokazywać rzeczy z cudownych, naturalnych tkanin, albo przynajmniej w większości z naturalnych tkanin i materiałów. Także zapraszam Was na kolejne filmy, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, do zobaczenia.